Cześć, witam na kanale Inna Strefa. Dziś kolejna część 37 miejsc, które trzeba zobaczyć będąc w Hongkongu. W pierwszej części pokazałem 17 najsłynniejszych miejsc w Hongkongu. Jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, to zapraszam do oglądania. A dziś przedstawię Wam 20 kolejnych miejsc, które są troszkę mniej znane, częściowo odkryte przez nas, które chcę Wam pokazać, polecić. Numer 18. Targ Staroci przy Cut Street. Targ ten znajduje się niedaleko świątyni Manmo i można tam kupić, jak sama nazwa wskazuje, różne staroci i antyki. My zbieramy z podróży zegarki, co wcale nie jest takim łatwym zadaniem, jakby się mogło wydawać. A w tym miejscu właśnie znaleźliśmy taki oto fajny zegareczek w kształcie klatki z ptaszkiem w środku, z taką tarczą kręcącą się wokół. Fajna rzecz. Numer 19. Pewnie teraz nie wypowiemy dobrze tej nazwy. Jest to Edward Youth Aviary, czyli ptaszarnia w parku Hong Kong. Ptaszarnia ma 3000 metrów kwadratowych i można w niej podziwiać 600 ptaków, które reprezentują 80 gatunków występujących w południowo-wschodniej Azji, Indonezji oraz Nowej Gwinei. Numer 20. Victoria Park. Nazwany na cześć brytyjskiej królowej Victorii, park znajduje się we wschodniej części wyspy Hongkong. W parku organizowane są największe eventy w mieście, jak na przykład chiński Nowy Rok. Poza drzewami miejscem na eventy są tam też takie rzeczy jak basen, boiska do koszykówki, siatkówki i trasy do biegania. Numer 21. Centrum Wystawowe i Złota Bauhinia. Centrum wystawowe, które żartobliwie nazywamy sobie operą, ponieważ przypomina nam kształtem troszeczkę operę w Sydney, znajduje się w północnym Wan Chai, a w budynku znajdziecie sale wystawowe, konferencyjne, kina oraz restauracje i wiele innych. Przed budynkiem stoi wielka Złota Bauhinia, która jest również symbolem Hongkongu. Numer 22. Skała Kochanków. Od razu uprzedzam, że droga do Skały Kochanków nie należy do najprostszych, ale jeżeli wierzyć w zabobony, to skała ma przynieść szczęście w miłości, jeżeli tam się o nią pomodli. Więc może warto. Numer 23. Blake Pier w Stanley. Jest to przystań, która tak naprawdę została zbudowana w Central, potem ją rozebrano i przeniesiono właśnie do Stanley. Jest to bardzo fajne, instagramowe miejsce. Numer 24. Plaża Repulse Bay. Jest to jedna z najładniejszych plaż znajdująca się w południowej części wyspy Hongkong, otoczona pięknymi zielonymi górami i wieżowcami. Numer 25. Chungking Mansions. Jest to słynny kompleks budynków, w którym znajdziecie dosłownie wszystko. Są tam sklepy, kantory, afrykańskie bistra, hostele, hoteliki, pensjonaty. I w dodatku jest tam strasznie dużo różnych narodowości i kultur i ras ludzi. Ponoć Hongkończycy nie lubią się tam zapuszczać, bo mieszkańcy nie za bardzo za nimi przepadają i czasem bywały tam różnego rodzaju krzywe akcje. My tam byliśmy i przyznam szczerze, że troszeczkę ciarki na plecach wieczorem miałem, bo jest tam strasznie dziwny klimat, ale warto zobaczyć i przeżyć to samemu. Numer 26. Muzeum Historii Hongkongu. Tak naprawdę to najlepiej odwiedzicie na samym początku naszego pobytu, po to, by lepiej poznać i zrozumieć miasto. Muzeum przedstawia dzieje Hongkongu od starożytności po nowożytność. Poza wspaniałymi eksponatami w muzeum są również salki kinowe, w których wyświetlane są krótkometrażowe filmy o życiu ludzi i o historii miasta. Numer 27. Japońska uliczka. Tak naprawdę trafiliśmy na nią zupełnie przypadkiem, spacerując uliczkami Kowloonu. Jest to mała uliczka, dookoła której znajdują się niewielkie budynki, a w nich są japońskie restauracje, ale takie stylizowane na stare. Wchodzi się do nich bez butów, siedzi się na podłodze przy takich niskich stolikach i w dodatku obsługują nas kelnerki przebrane za gejsze. Numer 28. Promenada Kwun Tong. Otwarta w 2010 roku, ma 1 km długości, a z niej mamy przepiękny widok na wyspę Hongkong oraz teren dawnego lotniska Kai Tak. Numer 29. Whampoa Garden. Jest to osiedle mieszkaniowe na półwyspie Kowloon, wybudowane na powierzchni 19 hektarów.
a na jego środku stoi centrum handlowe w kształcie statku. I to jest chyba największa atrakcja tego całego osiedla. Numer 30. Centrum handlowe Harbor City. Pewnie teraz zastanawiacie się, dlaczego mówię wam, że atrakcją jest kolejne centrum handlowe. W sumie samo centrum jest jak każde inne. Ciekawostką natomiast jest to, że jedna część tego centrum handlowego poświęcona jest wyłącznie dzieciom i można w niej kupić ubranka dla naszych pociech, takich marek jak Dior, Chanel, Armani, Burberry i wiele, wiele innych. Numer 31. Ahsai Fast Food. Jest to taka mała restauracja fast foodowa. I dlaczego jest ona dla nas atrakcją? Z tego względu, że przypomina troszkę nasze polskie bary mleczne. Na środku restauracji znajduje się kasa, przy której siedzi pani. Za nią jest na całej ścianie wielkie menu. Zamawiamy, bierzemy karteczkę, siadamy przy stoliku pokrytym ceratą w czerwono-białą kratę i czekamy. I tak jak u nas, pani Zosia z Zalady krzyczy: pierogi raz proszę! Tak tutaj pani Zosia ma mikrofon i przez ten mikrofon wzywa nas po numerku. Każdy posiłek ma swój numerek i ona wtedy ten numerek wywołuje, jeżeli danie jest gotowe. Dostaje ona z góry informacje od kasjerki, czy dana osoba jest Chińczykiem, Hongkończykiem, czy też obcokrajowcem. I wtedy mówi po kantońsku lub po angielsku. I najfajniejsze jest to, że ten dźwięk, który wydobywa się z głośników, to brzmi zupełnie jak na jakimś dworcu w Cimiu Dolnym. Takie echo bije. Zresztą zobaczcie, posłuchajcie sami. Gdzie jest białe? Numer 32. Garden of Stars, czyli Ogród Gwiazd. Jest to ogród, w którym znajduje się słynny posąg Bruce'a Lee, a dodatkowo są tam odciski dłoni znanych chińskich aktorów, gwiazd. I tak naprawdę jedyną osobą, którą znałem, jest Jet Li. I teraz przechodzimy do Macao, ponieważ jeżeli już jesteście w Hongkongu na troszkę dłużej niż 3 dni, to zdecydowanie warto wsiąść na prom i popłynąć do Macao. Numer 33. Kościół Świętego Pawła. A tak właściwie są to ruiny kościoła wybudowanego w 1602 roku. Na jego fasadzie możecie znaleźć elementy chrześcijańskie, jak i buddyjskie, chińskie. Jest to fajna mieszanka kontrastów i kultur, gdzie na przykład pomiędzy smokami znajduje się Matka Boska. Numer 34. Largo do Senado. Jest to jeden z głównych placów w Macao i ponieważ Macao kiedyś było portugalską kolonią, to na tym placu znajdują się zabudowania w portugalskim stylu. Numer 35. Grand Lisboa. Jest to budynek w kształcie złotego kwiatu lotosu. Ma 47 pięter i znajdują się w nim kasyna, najsłynniejsze kasyno Lisboa, restauracje oraz hotel. Numer 36. I teraz uwaga, bo jest mega trudna nazwa. Avenida Panoramica do Lago Van... Patrz, dupa. Avenida Panoramica do Lago Nam Van. Jest to promenada przy jeziorze Nam Van, w której macie fajny widok właśnie na kasyno Lisboa, na zatokę i na wyspę Kotai. I ostatni punkt na naszej liście, numer 37. Kasyno Venetian. Venetian? Jest to chyba najsłynniejsze kasyno w Macao. Znajduje się na wyspie Kotai. Ma powierzchnię 50 700 m2. W nim znajduje się 6000 maszyn do gry, 800 stołów do gry, a w części hotelowej jest 2905 apartamentów. Jak sama nazwa wskazuje, to kasyno to taka mała Wenecja. W jego wnętrzu znajdują się kanały otoczone budynkami, budynkami w cudzysłowie, bo są to tylko fasady tych sklepów i stoisk i restauracji, które wyglądają jak budynki w Wenecji, a nad kanałami jest namalowane takie sztuczne niebo. Oczywiście w całym Macao jest jeszcze dużo, dużo więcej miejsc i kasyn, które trzeba zobaczyć. My tam byliśmy tylko jeden dzień, a tak właściwie to kilka godzin i dużo więcej nie mieliśmy czasu zobaczyć. No dobrze, to już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, to dajcie znać w komentarzu, a tymczasem zapraszam was na bloga i nasz Instagram. Koniecznie odwiedźcie, poczytajcie, pooglądajcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!